Witam Was ponownie spod Karkonoskiego Parku Narodowego. Chyba nie ma lepszego miejsca, aby sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy gra parki, gra podstawowa, jest warta do kupienia dwóch dodatków oraz gry z nimi. Zapraszam do oglądania. Jeszcze mamy taki home rule, że ten, kto ma Pixie na rękach podczas gry, to za darmo dostaje wtedy taki żeton przyrody w postaci kojota. Pik? Podstawowa gra parki obejmuje tak naprawdę to, co widzimy tutaj, w tym momencie, czyli karty parków podstawowe, bez żadnych kart akcji, tylko takie zwykłe, bez żadnych właściwości. Manierki, karty pogody, karty podstawowego ekwipunku oraz nasz szlak bez kart, bez tych kafelków dodatkowych, na przykład tego i tak, bo tu już jest dodatek. Więc sobie po prostu chodzimy naszymi turystami, zbieramy surowce i kupujemy te w miarę proste parki. Oczywiście możemy też robić zdjęcia, które nam punktują oraz mamy talię celów. Tutaj jest wszystkie cele są wymienione akurat, ponieważ gramy tutaj z dodatkiem. Te cele są trudne do zrealizowania. To według mnie jest największym mankamentem podstawki, że cele same są trudne do zrealizowania oraz te karty są takie przecięte, po prostu się nic nie dzieje. To są suche surowce, się idzie i tyle, i się kupuje. Ale za pierwszym razem, jak zagraliśmy z żoną w parki, to od razu feeling tej gry oraz jej wykonanie nas urzekło. Totalnie nas urzekło i wiedzieliśmy, że to będzie bardzo, bardzo dobra gra po dwóch partiach. Zauważając te niektóre mankamenty, jak trudne do zrealizowania cele oraz trochę te parki takie suche, powiedzmy to, kupiliśmy dodatek po zmierzchu, który znacznie tutaj już rozbudowuje oraz naprawia te wszystkie niedostatki gry podstawowe. I co my tu mamy? Mamy przede wszystkim parki, które mają akcje. Na przykład, tutaj Wam pokażę, możemy sobie za każdym razem, gdy kupimy park, to się potem coś dzieje. To się coś dzieje, na przykład możemy pozyskać żeton natury, tak? W momencie kupienia karty. Albo możemy, to jest jeden z moich ulubionych, możemy sobie kupić następny park, kupując ten pierwszy. Teraz tutaj jest trochę, to jest to. Kartę ekwipunku możemy sobie kupić również przy kupnie tego parku, tak? Więc większa dynamika jest, ponieważ samo odwiedzanie parków generuje nam akcję. To jest ekstra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo dobra, to są te biwaki. Te biwaki rozbijamy na szlaku, możemy skorzystać albo z dolnej części pola, albo z biwaku. Co to oznacza? Że możemy wziąć biwak i położyć go na jednym z tych trzech biwaków. To też są dodatkowe akcje, bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, dużo one robią, tak? Taki impact mają dość znaczny. I mamy wymienione wszystkie karty celów. Te karty celów są dużo przyjemniejsze do realizacji, ich jest więcej, je możemy dokupywać tak samo za słoneczka, więc automatycznie statyka kart parków oraz dość tutaj ograniczona poletko, jeżeli chodzi o zbieranie zasobów oraz nudne karty celów albo trudne do realizacji zostały momentalnie naprawione tutaj w tym dodatku. Więc to są takie największe plusy tego dodatku, jeżeli chodzi o zmierzchu. I na ten etap nie wyobrażam sobie grania w samą podstawkę. Nie wyobrażam sobie, żeby podstawkę grać bez tego dodatku. To jest według mnie po kilku partiach, jeśli Wam podobają parki, od razu możecie kupić dodatek. Za to trzeci dodatek, Dzika Przyroda, rozszerza nam, to jest więcej tego samego. Po pierwsze, co nam się tu rzuca w oczy, to jest taki kafelek bizona. Kafelek bizona oznacza to, że tego parku nie można zarezerwować, ale przy kupnie tego parku, na przykład przed kupnem parku, można skorzystać z wymiany normalnego żetona surowca na żeton przyrody, tak? Czyli ten brązowy. I to możemy już wykorzystać do opłacenia kosztu tego parku, więc jest fajna dynamika. Ten żubr nam tutaj, bizon nam tutaj wędruje. Jeżeli on skończy swoją wędrówkę, wraca do pierwszego pola i wymienia się kartę ekwipunku. Dodatkowo tych kart ekwipunku pojawia się tutaj więcej. Tak samo mamy troszkę ulepszoną mechanikę manierek. Manierki za każdym razem, jak dobieramy, to dobieramy dwie.
i wybieramy jedną z dwóch. To zawsze tak jest. Jest więcej tych manierek, te manierki są też ciekawsze. Jest więcej ekwipunku, też jest trochę ciekawszy ten ekwipunek. I mamy dodatkowe karty parków, to są najczęściej te właśnie ze zwierzętami, które wymagają tych żetonów przyrody, co bardzo fajnie się kombi właśnie z tym znacznikiem tego bizona. Więc tutaj jest więcej tego samego. Mamy dodatkowe cztery kafelki, jeżeli chodzi o nasz szlak. Ja tutaj wszystkich nie mam, tutaj odłożyłem, nie będę wszystkich pokazywał, ale zwiększa też to nam możliwości taktyczne, urozmaicenie, te kafelki za każdym razem nam inne wchodzą, no jest dużo, dużo kombinatoryki. Także no, tu jest więcej po prostu tego samego. Jeżeli to miałbym wam odpowiadać na to pytanie, co bym na pewno kupił do parków, to bym kupił dodatek po zmierzchu. To dla mnie jest po prostu must have. To jest opcjonalne, ale jeżeli bardzo się wam spodobało po zmierzchu, tak jak mi z moją żoną, parki po zmierzchu, z dodatkiem po zmierzchu, dokupiliśmy po kilku partiach Dzika Przyroda. Jest ona fajna, to jest więcej tego samego, więcej dobrego, no ale każda zmienność, każde urozmaicenie, każde podbicie dynamiki tutaj w tej grze, zwłaszcza poprzez tutaj ten żeton tego bizona, jest jak najbardziej pożądane. Gra jest obłędnie wydana, to już sami wiecie, jedna z naszych ulubionych, jeżeli chodzi o ten rok gier, parki. Na pewno będziemy często wracać ze znajomymi, gracze, którzy są zaznajomieni, to będę od razu dokładał też dziką przyrodę, żeby wszystko jeszcze tutaj to urozmaicić, zdynamizować, żeby grało się przyjemnie. A ty co sądzisz, Luna? Zgadzam się. Także polecam wam gry parki z gry rodzinnej. Dzięki tym dodatkom robi się już kurcz taki średniej ciężkości euro. Takie lekko średnie euro z tendencją na średnie, bo tu jest rozkminy według mnie w tak prostej grze jest naprawdę mnóstwo. No, można powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Tak. Jak gramy więcej osób, czyli od trzech, tak, zwyż. To rośnie napięcie w tej grze i taka lekka, negatywna interakcja, która czasami może eskalować do dużej negatywnej interakcji. Tak, tutaj oczywiście no, 3-4 osoby robi się większe napięcie. No, gęsto na szlaku. Co kto lubi po prostu. No tutaj jest gra dobrze działa na dwie osoby, dobrze działa na trzy osoby, na cztery też. W każdym składzie tak naprawdę można grać i dobrze się bawić, tylko jest trochę, jak tu moja żona powiedziała, że inny feeling tej rozgrywki, jeżeli chodzi o napięcie. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam jeszcze raz z Czech, spod Karkonoskiego Parku Narodowego. Chyba jeszcze zagramy, Kasia, rewanżyk, bo teraz to tak, wiesz jak było, nie? Zagramy. Nie poszło ci, a tutaj... Pikusia, będziesz grać z nami? Oczywiście.